witam wszystkich. Dzisiaj, bym powiedziała, moc tego słońca sprawi, że będziecie Państwo mieli cudowny film o przepięknym ogrodzie. Jesteśmy w miejscu, do którego ja zawitałam 7 lat temu. Ogród już był zaprojektowany przez inną poznańską projektantkę. Ogród był duży, ja byłam wezwana bardziej na takie doradztwo i też tutaj nasza firma troszeczkę robiła rzeczy, ale co chcę powiedzieć? Cudowny ogród, cudowni ludzie, którzy są, mieszkają tutaj, którzy czuwają nad tym ogrodem, który kochają, korzystając z pomocy ludzi, którzy pielęgnują, z pomocy ludzi, którzy projektują. Zawsze wszystko jest tutaj przemyślane, zawsze wszystko jest mądre, zawsze wszystko jest tak cudownie prowadzone, że mogę powiedzieć jedno. Witamy w krainie łagodności. Jesteśmy u ludzi cudownych, ciepłych, życzliwych, rozumiejących świat i przyrodę. Ja zawsze mogę powiedzieć jedno, ilekroć tu zaglądam, to z wielkim szacunkiem podchodzę do właścicieli i tego ogrodu, bo jest to dla mnie niezwykła zawsze wizyta. Że kto inny projektował ogród, a potem się pojawiały jeszcze inne osoby, które doradzały, starały się pomóc Państwu. No nie mówię jeszcze o tym, że jest świetny zespół, który pielęgnuje ten ogród i właściwie w ciągu tygodnia pojawiają się Państwo, którzy dbają o to, żeby te trawy były wystrzeżone, żeby było wszystko sprzątnięte, dobrze podcięte, dobrze wygrabione. Także tutaj, w tym ogrodzie właśnie widać, jak niezwykle istotne, oprócz pierwotnych założeń, jakie niezwykle istotna jest dobra pielęgnacja. Ale co chcę powiedzieć? Ogród ten ma przynajmniej 30 lat i tak jak pani właścicielka powiedziała mi, to rośliny, które były sadzone, zwłaszcza te większe drzewa, one też były niejako malutkie sadzonki sadzone. Też były sporymi drzewami. Także rzeczywiście ten ogród wygląda, jakby był dużo starszy. Niemniej jednak Państwo są tutaj niespełna 30, 20 parę lat mieszkają, ale w międzyczasie właśnie też ten ogród powstał. Tak jak zawsze podkreślam, ogrody są bardzo dynamiczne, rośliny rosną, wszystko się zmienia. Pierwotny projekt jest na tyle założony, że jest więcej krzewów, bo przecież drzewa są małe, jest więcej światła. A potem jak drzewa rosną, idą w górę, wszystko się zmienia, to znowu co się robi? Robi się cień pod drzewami i to właśnie było między innymi w tej rabacie. Pamiętam, że tutaj powypadały niektóre, chyba jałowce były, a myśmy tutaj wsadzali wtedy bardzo dużo myśmy wsadzali właśnie roślin tych takich z tego piętra średniego, czyli cisy repandensy, właśnie jakieś mahonie, tu cisy takie jeszcze odgraniczające, cisy, które mają jakby drugie odcięcie, bo przy samym płocie jest żywopłot grabowy, ale tu jest dość ruchliwa ulica, więc przy samym płocie też jeszcze zastosowaliśmy cisy, ale nie będę tak szczegółowo omawiać, bo już sobie tutaj z panią właścicielką dzisiaj ustaliłyśmy, że ten ogród będzie takim naszym jakby wzorcowym ogrodem, który będziemy odwiedzać o różnych porach roku. Pani mi dzisiaj zasugerowała, że przecież zimą tu u Państwa jest bardzo pięknie, więc na pewno jeszcze zimą zrobimy taki odcinek. Co jeszcze jest fajne, być może kiedyś tutaj zajrzymy do Państwa wieczorem, dlatego że tu właśnie w którymś z odcinków opowiadałam właśnie o świetle w ogrodzie. Tu właśnie to są ci Państwo, których przekonałam, że tu trzeba koniecznie założyć podświetlenie drzew i określonych punktów w ogrodzie, bo dopiero wieczorem widać,
przy podświetleniu, jaki ten ogród jest piękny, rozległy. I właśnie to podświetlenie powoduje, że my korzystamy z tych wrażeń estetycznych również wieczorem. I tu właśnie dzisiaj do tego też się odwołałyśmy, rozmawiając z panią, że to też byśmy mogły gdzieś tam pokazać. Więc na pewno nie jesteśmy ostatni raz dzisiaj w tym ogrodzie, ale to dzisiaj jest ten początek. Więc będziemy pokazywać pory roku w tymże właśnie ogrodzie. Co chcę jeszcze powiedzieć? Właśnie tutaj, tu już niestety przekwitają anemony, ale zobaczcie Państwo, jak pięknym podrysowaniem jest tutaj Hakone chloa, czyli ta trawa, o której mówię, która jest taka świetna do płócienia, jaka ona jest tutaj dorodna i piękna. Nie ukrywam, że to była trudna rabata, bo gleba jest dość ciężka. I z tym podlewaniem tutaj mieliśmy też problemy i tutaj pierwotnie dawaliśmy żurawki, które też tu są, ale jak widać nie do końca się dobrze czują, a zobaczcie Państwo, jak pięknie Hakone chloe się tu czuje. No i pani kocha kwiaty, więc będzie w tym ogrodzie dużo hortensji, bardzo dużo róż, są rododendrony, jest pięknych bylin mnóstwo i dużo traw, ale to wszystko jeszcze przed nami. Więc nie będę się rozwodziła bardziej nad roślinami, natomiast no, chcę tutaj właśnie pokazać, jak można budować. Tutaj jesteśmy cieniowani, tutaj jesteśmy zcieniowani, to są kuprysy cyparisy tutaj rozrośnięte i one nam tutaj trochę cieniują tą rabatę, stąd tutaj się ciągnie, zaczynamy hortensjami, ale później tutaj już dalej mamy też laurowiśnie tutaj sadzone i hortensje. Ale jak już tu jeszcze jesteśmy, to proszę Ewelina pokaż, bo tu była taka rabata dość problematyczna. Tu Państwo mieli nasadzone mnóstwo różnych karłowatych, jałowce były, świerki karłowate. Jak się pojawiło coraz więcej cienia, to tutaj było ciągle nieładnie. Ponieważ Pani bardzo lubi róże i te róże gdzieś się tutaj odnajdują, ale wiadomo jak róże, zawsze tutaj przed domem musi być coś zimozielonego. No i tak wpadliśmy na pomysł i taki delikatny, drobny został tutaj posadzony żywopłocik z bukszpanu. On jest pięknie przez Państwa, którzy pielęgnują, tutaj prowadzony i bym powiedziała, że całkiem dobrze tutaj ta rabata wygląda. Ale idziemy dalej i tutaj proszę bardzo otwiera się przepiękny świat, przepiękne miejsce. No trafiliśmy, jak już tu hortensje poprzekwitały, trafiliśmy tutaj, bym powiedziała, troszeczkę jakby za późno, ale nic straconego, bo jeszcze się pewnie będziemy tutaj nieraz nad tymi tu hortensjami zachwycać. Tu chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Też w tamtych miejscach, pamiętam to gdzieś tam z 5-7 lat temu, Pani miała bardzo dużo żurawek, zresztą no, to nawet ja sama tam, myśmy sadzili tutaj żurawki limonkowe, ale niestety one się źle czuły. I w tym momencie stwierdziliśmy, że właściwie tutaj przyda się wielka łacha zimozielonych roślin. I te tutaj, właśnie ten fragment tej rabaty, czyli te tutaj runianki japońskie, to myśmy tutaj sadzili i te tutaj, tu jest kalina, tutaj troszeczkę funki, żeby było zrównoważenie, bo tutaj już wszystkie drzewa poszły w górę. Tu widzę, że już ten świerk. Problemem są świerki. Na ogół problemem w ogrodach są świerki, ponieważ one, jak jest cień, one się ogołacają. Patrzymy cały czas na uschnięte gałęzie. Gdzieś tam na górze być może on jest ozdobny, ale niestety tu już nie jest ozdobny. Stąd będzie trzeba, jak zwykle, oprawiamy to w jakieś ciekawe byliny. Ale żeby za dużo nie mówić, to jeszcze tylko pójdę tutaj i pokażę. Tutaj oczywiście mamy całą gęstą rabatę z brunerami. Brunerami tutaj, jak widać, są i brunery, i funkie, trochę cisów. I to tak właśnie wygląda, że te wielkie przestrzenie pod drzewami, myśmy nasadzali tutaj właśnie i te brunery, i te funkie, i tam jeszcze będzie chyba barwinek mamy. Nie będę rozpatrywała i oglądała każdych fragmentów, ale chcę powiedzieć jedną rzecz, że właśnie co jest istotne w takich pięknych ogrodach. Popatrzcie Państwo, jak to super wygląda. Stara wierzba,
Gdzieś tu brzozy, tam dalej brzozy, ogromna, świetlista, trawiasta polana i na tym wszystkim właśnie tego typu kompozycje. Ja teraz przejdę tutaj, bo tu bym chciała parę słów powiedzieć. Gdzieś 3 lata temu Państwo poprosili nas tutaj do wyczyszczenia tego stawu, bo ten staw tutaj był, zresztą są tu bardzo piękne ryby, do wyczyszczenia tego stawu i do jakby zmiany trochę tutaj układu, ponieważ bardzo dużo tutaj było nasadzonych i świerki, i cyprysiki, i właściwie Państwo prawie że nie widzieli tego stawu, tylko ten fragment, ale reszty nie widzieli, bo tak mocno się to wszystko rozrosło. Dla mnie to było bardzo trudne, bo to tutaj właścicielka jest taką decydującą osobą i jak już podejmie decyzję, wycinamy, no to wycinamy. Ja zawsze, nim cokolwiek wytnę, to zawsze mi to moje serce ogrodnicze krwawi i wtedy też tak było i mówię, no dobrze, jak będą wycinać, ale ja już sobie pojadę, to niech pani tu zdecyduje, jak ciąć, to ciąć. I wtedy mówię, no to zawsze szkoda mi tych roślin, ale dzisiaj widzę, że rzeczywiście pani miała rację, że to wszystko zostało w ten sposób właśnie zrobione. I znowu, i mamy te trawy, przepiękne rozplenice, tu są całe grupy liliowców i irysów, i miskantów, i host. Proszę sobie popatrzeć na taki właśnie krajobraz. Lilie widzę są tutaj w pąkach, bo myślę, że tutaj te lilie potrzebują jeszcze czasu. Ja pamiętam, jak myśmy czyścili ten staw, to rzeczywiście on był bardzo, bardzo zarośnięty. No nic dziwnego, miał przynajmniej 20 lat. Niemniej jednak ten staw, w ogóle woda w takim ogrodzie, właściwie mogę powiedzieć jedną rzecz. To właściwie jest park. To jest park, który można by zwiedzać, oglądać, kontemplować każdą scenę, szum wody, to odbijające się światło, te ryby pływające tutaj. Ja właściwie no, czuję się tak już w tej chwili dobrze, pozytywnie nastrojona i myślę o jednej rzeczy, że ludzie, którzy mają ogrody, to ich życie w ogóle jest zupełnie inne, ponieważ właśnie natura to jest najlepsza terapia na dzisiejsze czasy, kiedy dużo złego się dzieje, kiedy życie jest bardzo trudne, kiedy jest mnóstwo problemów, to jak się wejdzie w taki ogród i posłucha szumu wody, gdzieś tam ptaki na pewno są, posłucha się i popatrzy na te przepiękne krajobrazy, to nie ma nic piękniejszego. I to tak niezwykle nastraja, że to rzeczywiście, pewnie, że nie każdego stać na taki ogród, ale każdy z nas może sobie stworzyć, jak ma choć kawałeczek ziemi, taki mini raj. I ja bym tak każdemu radziła. Tutaj jesteśmy na bardzo dużej polanie. I co chcę jeszcze powiedzieć, to też pamiętam, że jedną z moich wizyt było to, bo tu Państwo mieli ogromne centralnie na górze posadzone jałowce, wysokie, które przysłaniały cały tamten widok. I to też tak właśnie wtedy siedząc tu z Państwem i rozmawiając, mówię, proszę Państwa, no weźcie, wykasujcie sobie te jałowce i posadźcie róże, bo tam jest cała wielka, piękna różanka. No i tak się stało. Jałowce, które zasłaniały Państwu cały widok, całą tą słoneczną polanę, zostały wycięte. Tutaj została mała kępa, żeby tak troszeczkę wytulić fragment, bo tu Państwo sobie siedzą na takim mini tarasiku, więc te jałowce jeszcze tutaj zostały, te niższe. Niemniej jednak perspektywa i widoki, o czym właśnie mówię, perspektywa i widoki. Popatrzcie Państwo, jak słońce maluje się na trawnikach, przebarwione drzewa, przebarwione krzewy tutaj. O każdej porze roku coś dla siebie znajdziemy, bo tam widzę, zresztą pamiętam, jak one kwitną, te magnolie tam. Tam jest cała grupa piwoni, są ostróżki, tam dalej widzę dalie. Także tu ciągle się dzieje, ciągle jest coś pięknego. A teraz chodźmy tutaj jeszcze. My tak myślę, że jeszcze tam podejdziemy do tych brzów, dlatego że one są takie piękne, piękne, ale tam jest jeszcze taki fragment, który też chcę pokazać. Ale chodźmy jeszcze tutaj, bo tu jest tak cudownie. Może tędy chodźmy.
może tędy chodźmy, bo chcę pokazać właśnie, jak się kolejne widoki otwiera, więc tu tak, że tak powiem, mogę powiedzieć, że projektantka rozwijając tu ta pierwotna, rozstawiając poszczególne grupy drzew, no bo to drzewa to właśnie jest ten pierwotny projekt pani projektant, więc to jest fajne. Natomiast, no tak jak mówię, ci późniejsi, tak jak my, no to już tylko podsadzanie tego, co gdzieś tam wypadło, bo warunki świetlne się na przykład zmieniły. Ale no nie ukrywam, że tu pani właścicielka jest też taką osobą, która cały czas chodzi, cały czas myśli, jak zmienić, dopytuje, dowiaduje się, zmienia, przesadza, więc tak tutaj w tym ogrodzie to wygląda, żeby ten efekt był właśnie taki, jak my tutaj widzimy. Chodźmy jeszcze kawałeczek dalej, bo tu jeszcze ten ogród się ciągnie, jeszcze się ciągnie dalej, tam jest fragment takiego mini sadu, ale tam już dzisiaj nie będziemy podchodzić, odwiedzimy to miejsce gdzieś tam później. Chcę tylko powiedzieć tak, no tutaj i sadziliśmy przywrotnika i tam trochę paproci posadziliśmy, trochę tam posadziliśmy mikrobioty, bo mikrobioty tam na samym narożniku, one na te warunki półcieniste świetnie sobie dają radę, więc są mikrobioty, są paprocie i tutaj alchemilla. Co chcę powiedzieć? Patrzcie Państwo, jak jest mniej światła, a tu właśnie jest mniej światła. Tu była cała kiedyś grupa jałowców, świerki plus jałowce, ale jest mniej światła i to wszystko zaczyna być coraz brzydsze. I dzisiaj tak, nim zaczęłyśmy tutaj kręcić ten odcinek, to sobie troszeczkę przeszłam z panią właścicielką po tym terenie i pani już ma fajny pomysł na ten fragment, że po prostu parę tych właśnie jałowców zostanie wyrzuconych i tutaj będzie ogromna rabata hortensjowa. Ogromna hortensjowa rabata, także tu już jest pomysł, podejrzewam, że tamte jałowce też zostaną wyrzucone i tylko niektóre świerki zostaną zostawione. Ja pamiętam ten ogród, jak pojawiłam się tutaj te 7 czy 8 lat temu, to tu było bardzo gęsto nasadzonych świerków, było bardzo ciemno, a teraz w końcu zostało troszeczkę przetrzebione i troszeczkę więcej tego światła jest. Aczkolwiek od tamtej strony, czyli od tego popołudniowego słońca, te hortensje są ładnie przysłonięte, więc one w okresie, jak kwitną, są niezwykle tutaj ozdobne, no ale myślę, że to wszystko przed nami, więc my to pokażemy. Co chcę powiedzieć jeszcze tutaj? Tutaj jeszcze jest taki fragment, bo tu już się kończy ogród. To, zresztą cały teren ma około hektara tego całego tutaj założenia. Tutaj jest taki fragment z modrzewiami i pani, jak byliśmy ostatnim razem, gdzieś tam te 3 lata temu, to tutaj dosadzaliśmy też cisy i tak właśnie będąc tutaj myślałam, jak one sobie tutaj dają radę, więc cisy repadensy sobie dają świetnie radę. Widzę tutaj, że ładnie się rozrosły i tutaj też posadziliśmy, o jakie piękne, patrz, że te ptaki się w ogóle tu nie bają, nie boją, tu szpaki sobie pewnie tutaj wybierają jakieś owoce, może trochę z tego ognika tutaj gdzieś, nie, gdzieś są owoce. Wszystko się tutaj czuje jak w domu, nikt nikogo się nie boi. Zawsze mówię, no to w takim ogrodzie to tak zawsze właśnie bywa, jak są tacy właściciele. No więc tutaj są właśnie tutaj nasadzone te cisy i tu jopcisy, a tam cis, który będzie rósł wyżej, bo chodzi o to, żeby się troszeczkę wydzielić od otoczenia. Tutaj tak właściwie chodząc między tymi pięknymi rabatami, dzisiaj sobie obiecałyśmy, że nie będziemy się zatrzymywać nad poszczególnymi roślinami, ale tak rzadko się spotyka w ogrodzie obrazki włoskie, że no muszę się tu zatrzymać. Niestety kwiatostany już są położone, bo już jest troszeczkę późno, ale zobaczcie, jaka to ciekawa roślina. Zawsze znam ten ogród już od paru lat, tak jak mówię, i zawsze się tu nad nimi zatrzymuję. Przepiękne, ciekawe liście u tych obrazków włoskich. I proszę bardzo, takie owocostany, bo to są już owocostany. To bardzo ciekawa roślina, dlatego ją tu pokazuję
pokazuję, bo nigdzie w ogrodach właściwie nie spotkałam, sprzedajemy je, więc sprzedajemy te rośliny. Właśnie w tym okresie trzeba je sadzić. Tutaj tak przeszłyśmy jeszcze do tej właściwie głównej rabaty widokowej. Niestety o tej porze już nie wygląda dobrze, ale ja mogę powiedzieć jedną rzecz. Tu kępy floksów, z tyłu budle, z przodu perowskie, perukowce. To jest kalina bodnawska, tutaj to duże, ten duży krzew. Jak my tu przyjeżdżamy w kwietniu, to właściwie jest jedna góra kwiatów tutaj. Także wygląda to naprawdę niezwykle. Przepiękny dąb kolumnowy, jakbyś mogła, Ewelino, pokazać w górę, jaki piękny dąb kolumnowy tutaj i klony tutaj, i taki klon, tam jest ten srebrzysty klon, tutaj jest platanoides, a tutaj któryś z jaworów, ale nie wiem który, także kombinacja klonów i te dwa piękne tu i tutaj kolumnowe dęby, przepiękne. Tu są hortensje, ale niestety o tej porze w nie najlepszym wyglądzie, aczkolwiek wyglądają zachwycająco w czasie sezonu. Ale chodźmy dalej, bo dzisiaj tylko robimy takie szybkie przejście przez ten przepiękny ogród. Tu chcę powiedzieć, że te pnie tych brzóz tutaj, zobaczcie Państwo, jakie piękne dorębozy, śnieżno-białe. To jest takie miejsce, gdzie właśnie takiego popołudniowego wypoczynku, tu też dzieci się bawią. Wejdźmy jeszcze tutaj, bo też chcę powiedzieć, tu był też taki fragment problematyczny, bo pod tymi sosnami też właściwie byliny nie chciały za bardzo rosnąć, te cieniolubne, bo też nie było dobrze wody. I stwierdziliśmy, że tych bylin jest tak dużo, że w tym miejscu nie będziemy już tych bylin tyle dawać, więc tu zostały wsadzone znowu cisy, repandensy, żeby potworzyć takie duże grupy pod drzewami. Tu mamy cisy właśnie repandensy i Lonicere pileate. Tu jest fragment z Lonicery pileaty i ona sobie całkiem tu przyzwoicie radzi, jest rośliną liściastą, więc troszeczkę przełamuje te tutaj fragmenty z cisami, ale widzę, że całkiem przyzwoicie tutaj sobie radzi. I tutaj widzę, hortensja jest wsadzona kosmata, bardzo ładnie, to myślę, że pani wsadziła pewnie niedawno, a może z dwa lata temu, ale widzę, że, bo nie pamiętałam jej, jak tutaj byliśmy. Hortensja kosmata, ona tak pięknie potem kwitnie na taki niebieski kolor, właściwie hortensja niebieska taka. Ale jeszcze jak tu stoimy, to co chcę powiedzieć, popatrzcie Państwo, no niestety trochę się spóźniliśmy, ale popatrzcie Państwo na sumaka. Na sumaka, to jest sumak w odmianie Dissecta, takie bardziej urzeźbione liście, ale to jest właśnie ten moment, kiedy muszę właśnie powiedzieć parę słów o sumaka. Sumak, czyli rustypina, tak się nazywa, tu akurat w odmianie Dissecta, czyli tej takiej bardziej karbowanej, to takie, no sumaki, to takie rośliny, których się wszyscy boją, ponieważ one się bardzo namnażają przez rozłogi korzeniowe. Tutaj widzę, że tej sytuacji aż tak mocno, chociaż nie, tu widać, zobacz, pokaż tu, jak one się tu rozwijają, ale myślę, że Państwo specjalnie je zostawiają, bo te egzemplarze są już starsze. I mogę jedną rzecz tylko powiedzieć, to jest jedna z piękniej przebarwiających się roślin, krzewów. Jak tak jeżdżę i oglądam krajobrazy, to właśnie z daleka widzę te grupy sumaków. I one właśnie do malowania krajobrazów są idealne. Są, bym powiedziała, dość ciekawymi krzewami. Pewnie w ogrodach ludzie nie bardzo je chcą. Niemniej jednak one w krajobrazie powinny zaistnieć właśnie z tego powodu, że tak pięknie się przebarwiają. A jeszcze ta właśnie odmiana, taka Dissecta z tymi pokarbowanymi liśćmi, jak najbardziej. I jeszcze jak tu stoimy, to właśnie co chcę powiedzieć. To właśnie te podpórki tu pod tym sumakiem,
tak rosnącym, tak właśnie, bo one się, podejrzewam, że jest tak, że on się ciągnie tutaj, bo tu brzozy przysłaniają, on się ciągnął do słońca i tak troszeczkę się też przechylił. Przez to, że się przechylił, to prawie, że się kładł na ziemi. I to świadczy właśnie o tych właścicielach tutaj. O tym, co ja kiedyś powiedziałam, że w kulturze Japonii tak się szanuje drzewa stare, że się ich nie wycina, jak to robimy my w Polsce, że te stare drzewa się podpiera. I zobaczcie, jak pięknie tutaj zostało to zrobione. Pierwszy raz, jak przyszłyśmy z Eweliną i daleko patrzyłyśmy, to mówimy, jak, czy on się tu ukorzenił? Tak pięknie te pnie podpierające zostały tutaj dobrane do właśnie do podparcia tych kładących się gałęzi sumaków, zostały tak pięknie dobrane, że naprawdę ja jestem zachwycona, że po pierwsze, że ktoś ratuje, a nie przychodzi z piłą i mówi, ciach, wycinamy, tam posadzimy, nie ma, skończone, tylko to właśnie pokazuje stosunek do w ogóle do przyrody, do tego ogrodu, tych państwa, właśnie tych właścicieli. To jest cudowne i na w każdym momencie to tutaj spotykamy, że to właśnie tak wygląda. Chodźmy może jeszcze tutaj, bo tu mamy taki fragment przejścia do następnej części tego ogrodu, bo on jest bardzo urzeźbiony i to jest też fajne w tym ogrodzie, że tu się ciągle coś dzieje. Przechodzimy, są te fajne podziały, to jest właśnie fajne, że przechodzimy, ciągle się coś dzieje, wychodzimy na następną tutaj polanę za drzewami i znowu, i proszę, i mamy kolejny fragment cudownego miejsca. Jak się dowiedziałam od właścicieli, to kiedyś tu był wielki kort tenisowy. Niemniej jednak przestano z tego kortu tenisowego korzystać. No i świetnym pomysłem dla państwa jest właśnie to, że został założony tutaj sad. Chcę jeszcze powiedzieć tak, dochodzimy do mini ogródka warzywnego w Kastach. Pani tutaj, pamiętam, że jeszcze jakiś czas temu byliśmy tutaj, to pani właśnie mówiła, że takie ma marzenia, żeby coś takiego sobie zrobić, no i bardzo proszę. Pani sobie tu założyła te kasty w tym takim wytuleniu. Jest parę borówek, jest parę porzeczek, są drzewa owocowe, jest piękna polana. I tu pani zaczęła już nasadzać dalie, które pierwotnie rosły w innej rabacie, ale tych dali jest dość sporo. I taki dzisiaj rozmawiałyśmy i pani ma taki pomysł, że ten ogródek tutaj warzywny troszeczkę mocniej przysłoni, jak rozszerzy, bo też uwielbia dalie, więc tutaj będzie rozszerzała całą taką łachę z tych przepięknych dali. Idziemy dalej, bo ja dzisiaj robimy tylko takie przejście przez ten ogród. Natomiast chciałabym jeszcze fajne rabaty tutaj pokazać z trawami i jeszcze myślę, że będziemy do tego ogrodu, tak jak już mówiłam, wracać. Ale co jeszcze chcę pokazać? No dzisiaj jest 18 październik, dzisiaj bardzo w nocy przymroziło, a tu mamy surfinię wistę. Pani już mówiła, że w tamtym tygodniu chciała ją wyrzucić, no ale zobaczcie państwo, jak wygląda, całkiem przyzwoicie, z daleka to tak mocno kwitnie, jakby to był przynajmniej sierpień, więc jeszcze, myślę, że jeszcze troszeczkę pobędzie. Natomiast to jest fajna rabata, to jest rabata, w której ciągle coś się dzieje, w której ciągle coś jest zmieniane. Pamiętam, myśmy sadzili z tyłu te cisy, żeby odgraniczyć, bo były kiedyś tuje, ale tuje nie wytrzymują takiego zacienienia. Więc tam z tyłu są cisy, ale pani jeszcze coś brakowało i pani właśnie się mówi dzisiaj do mnie, że właśnie te miskanty dobrali, żeby tam była właśnie ta lekkość. Więc tutaj widzimy, że o każdej porze roku coś się dzieje. Tutaj są letnie, tutaj widzę wiosenne byliny. Nie będę mówiła o bylinach w tej chwili. Do tego wszystkiego będziemy stopniowo wracać. Niemniej jednak chcę powiedzieć, jak piękną rabatą jest właśnie taka rabata bylinowa z krzewami, z małymi drzewkami. Tutaj
nie wiem, która, co to jest, ale nie wiem, bo nie ma liści, nie pamiętam, ale tu chcę powiedzieć, tu jest też taki fajny klon, który jest tak zaszczepiony, że się kładzie po tych kamieniach, kładzie na tych kamieniach, on prześlicznie latem wygląda. A tu, tak jak mówię, wszystko się dzieje, kończy się sierpień, wrzesień, bo tam widać tego rozchodnika, on już kończy, ale przecież są teraz marcinki, zobaczcie Państwo, jak pięknie ten astry jesienne tutaj wyglądają w połączeniu z bylinami, które normalnie tutaj o każdej porze mają ten swój czas, kiedy są najpiękniejsze. Jesteśmy jeszcze tutaj przy takiej rabacie, gdzie pierwotnie, pamiętam tutaj ten fragment, pani miała tutaj żurawki. Myśmy akurat tutaj zastosowali tę tużycę i zobaczcie Państwo, jak fajnie, by pani chciała mieć hortensję pod tym drzewem i jakąś ramę. I myśmy tutaj zastosowali tutaj Carex moroa, czyli tużyce japońskie, bo one, pani zależało, żeby było też częściowo zimozielone. Popatrzcie, jak po tych 3 latach taki wał z tej tużycy moroła jak wygląda. Z tyłu są tam hortensje, bo tutaj słońce jest, ale już po południu już tego słońca tutaj nie ma. I tu jeszcze taki jeden fragment chcę pokazać, bo to też przy tym, w tym uczestniczyliśmy. Chcę tutaj pokazać ten fragment z trawami. Pierwotnie było tak, że tu rosły ogromne świerki srebrne, ogromne. I było tak, że z tej strony naświetlonej te srebrne świerki były ładne. Ale od boku, czyli od głównego wjazdu, gdzie się zwykle wjeżdża, wyglądały fatalnie, ponieważ z tamtej strony były zupełnie łyse. No i pani podjęła decyzję, że usunie te świerki. I coś trzeba zrobić z tą rabatą. No i ta rabata została właśnie tak zaprojektowana. Mamy kolejne piętra. Jest lawenda, są rozplenice, są miskanty, a z tyłu są jeszcze cyprysiki, które normalnie widać, jak jest zima, bo też pani na tym zależało. Są cyprysiki i hortensje bukietowe. Być może mogło być tak, że niższą odmianę można było zastosować, niższą odmianę rozplenicy, niższe odmiany miskantów, wtedy lepiej byłoby widać te hortensje. Ale jeżeli te hortensje będą starsze, to one wyjdą wyżej jeszcze. I cyprysiki pójdą, bo to jest przemiennie, cyprysik, hortensja, będzie to widać. Ale sama rabata złożona z takich traw i lawendy, uzupełniona jeszcze szałwią tą omszoną w odmianie takiej kobaltowej. Bajka. Chcę powiedzieć tak, będziemy wracać do tego ogrodu, będę omawiać poszczególne grupy roślin, zajrzymy pewnie rzeczywiście zimą, bo tak zasugerowała nam tu pani, żeby zobaczyć ten ogród też zimą. Tu na pewno jest duży potencjał i wtedy będziemy mogli bliżej powiedzieć o takich roślinach, na które warto też patrzeć właśnie zimą. Cieszę się, że mamy taki ogród tutaj w okolicy i że mamy takich fajnych naszych zaprzyjaźnionych już bądź co bądź klientów, którzy z taką życzliwością po pierwsze do nas podchodzą, z ogromną miłością do ogrodu. I jak jest ktoś taki, kto tak samo myśli o tej przyrodzie jak ja, to ja już czuję taką tą duszę pokrewną. I już się cieszę po prostu na następne spotkania. Także czekajcie na następne spotkania, które tu będzie w tym ogrodzie. Na pewno będę więcej mówiła o poszczególnych roślinach. Dzisiaj chciałam tylko tak zaprezentować ten ogród, żebyście Państwo zobaczyli, co to jest mieć ogród, a może park, a może jeszcze coś więcej. Do przemyśleń. Do następnego razu.